Moi przyjaciele stracili kolory! Nie mają w ogóle! Co z wami się stało? Jest tragedia. Jeszcze mówią, że kolory są brzydkie, słyszycie ich? Jeszcze mówią bardzo powoli. Oni lubią kolory, tylko szary. Teraz z nimi jest bardzo, bardzo źle. Muszę im dzisiaj pomóc, musimy coś wymyśleć. Wiecie co? Postanowiłem, żeby zebrać wszystkie kolory z naszej wioski. Żebyśmy zebrali wszystko, co jest kolorowe. Następnie jakoś to zmieszali i wytworzyli miksturę niesamowitą na kolory. Nawet domy, patrzcie, dom Alka jest szary. Mój dom też jest szary, bo zabierali mi kolory, moi przyjaciele właśnie, Sebek i Patty. Oni są bardzo źli, dlatego że nawet... Dobrze, że mi nie zebrali. Dobrze, że ja jeszcze jestem normalny. Ale mój dom już nie jest, jestem wkurzony. Zabezpieczyłem go laserami, widzicie, tu są lasery, ale niestety oni przez nie przeszli i no, nie pomogły. Więc musimy je rozwalić. A czy wiecie, że coś nowego wleciało na sklep smilesokruka.pl? Jeśli nie wiecie, to ja wam powiem, bo wleciało nowe zdjęcie ze Sebkiem! Jego autografem! Już jest, nowe zdjęcie z autografem Sebek i Smileslo, dołączane do każdego zamówienia na sklepie smilesokruka.pl. Twarz Sebka jest pokazana na zdjęciu wraz z jego autografem po złożeniu zamówienia. Wbijajcie sprawdzić na sklep smilesokruka.pl. Twarz Sebka oczywiście jest pokazana na zdjęciu. I szukajmy jakichś kolorów. Ja do swojego domu już nie wchodzę, bo nie ma kolorów. Ale może poszukajmy w innych budynkach. Może jakiś kolor tutaj będzie. O, kwiaty są kolorowe. Mają biało, żółte, zielone. Weźmy je. Weźmy kwiaty. Weźmy wszystko z doniczki. Patrz, wyrwałem. O, tu jest doniczka. Mam kwiaty elegancko. To się nazywa Houstonia błękitna. Co to za Houstonia? A wy macie jakie kwiatki u siebie w domu? Napiszcie w komentarzu. Jestem ciekawy, jakie wy macie kwiaty. Czy w ogóle macie kwiaty w domu? Piszcie komentarze, bo ja dużo mam. Ja mam na przykład kwiata takiego tulipana fajnego, albo różę też mam. Ostatnio kupiłem fajną dla kogoś. Ale tutaj coś jest? Nie ma nic. Tutaj coś mamy? Nie, tutaj nie ma. Może fotel wziąć, bo on jest kolorowy. No nie wiem. Weźmy wszystko, co jest kolorowe. Co jest mega kolorowe. Łóżko, dobra, to nie. Tutaj nic nie ma. Dobra, okej, wziąłem dwie rzeczy. Idziemy dalej. A wy kliknijcie łapeczkę. Łapeczka jest kolorowa, ma, jest niebieski kolor, więc jest kolorowa. Kliknijcie łapeczkę, teraz wam tutaj macham, pokazuję. I pamiętajcie też o subskrypcji, bo subskrypcja jest czerwona, więc też ma kolor. Kliknijcie tam na dole, a ja se sprawdzę, kto subskrybuje, jak to nie. Uderzcie mocno, nawalajcie w subskrypcję, a teraz idziemy dalej. Kto nie zostawi subika, to ja se sprawdzę. Halo! Zostawcie subika! Powiem wam tak głośno. Ja włączę alarm, jak nie zostawicie. Przyjadę po was, jak nie zostawicie subika. Dobra, weźmy się teraz, skupmy. Mamy coś tutaj, różne bronie, ale nie, ja tych broni nie potrzebuję. Dobra, weźmy jak... O, kwiaty są kolorowe, weźmy sobie te kwiaty kolorowe. Broni nie, ja nie chcę rozwalić moich przyjaciół. Ja nie chcę ich rozwalać i oni muszą żyć. Może jakiś brązowy, może coś tutaj weźmy, czekaj, sprawdźmy. Może są jakieś rzeczy, może w skrzynkach pozbierajmy. Wszystkie rzeczy kolorowe, następnie postanowię je jakoś może zmieszać. O, coś tutaj jest. Mikstura soku, zwiększony... O, weźmy miksturę, tak. Mikstura jest, patrzcie, zielono-niebieska taka jakby, widzicie, nie? Błękitna. No to w takim razie to już mamy jeden kolorek, weźmy to. Dobra, już kilka rzeczy mam kolorowych w ekwipunku. Pozbierajmy następne, może tutaj gdzieś będą, może tutaj, nie, tutaj nic nie ma, tutaj też nie. Sprawdzamy kolejne szafki, idziemy dalej. O, tu jest jakiś, co to jest? Co to za jeleń, ty? Ej, jelenie, pomóż mi! Ty, mogę na nim jeździć, ty, ja bie... Biega na jeleniu, chłopie, patrz na to, ale jazda, nie wiedziałem. Szukamy kolorów z jeleniem, ty. Tylko jeleń też ma taki wyblakły ten kolor. Dobra, idziemy z nim, szukamy z jeleniem. Czekaj, może podbiegnijmy, nie mieszczę się, muszę wyjść, czekaj. Poczekaj, jeleniu, na mnie. Czekaj, idziemy do środka zobaczyć, może tu będzie jakiś kolorek. Nie, tutaj nic nie ma, tutaj też nie, dobra. O, co to jest? Nie, to nie jest takie, to jest białe. Ja potrzebuję dużo kolorów, żeby... Może ten fotel, czekaj, może podejdźmy do góry, tutaj nic nie ma. Nie, w tym domku jest nic nie ma, jedziemy dalej. Jeleniu, gdzie jesteś? Jedziemy dalej, wsiadaj. Jecha! Podbiegnijmy sobie tutaj. O, to jest kolorowe, patrzcie, tu mamy różne kolory. Weźmy sobie to, tutaj mamy różne picie. Creeper Cola się nazywa, weźmy to. O, to jest kolorowe, patrzcie, ile tutaj mamy kolorów. Różowy, zielony, brązowy, niebieski, pomarańczowy. Dobra, bierzemy to, wszystkie kolory, dobra. Balony, dużo kolorów. Balony, tak jest, 300 IQ, balony bierzemy. Wszystkie rzeczy, które mają najwięcej kolorów. No, czemu nie mogę? Co jest, te balony nie pękają, halo? Odra pękły, ale twarde były te balony. Weźmy sobie tutaj jeszcze następne balony. Im więcej kolorów, tym lepiej. Musimy je tylko rozwalić, czekaj, o, tak muszę idealnie w nie trafić, żeby się rozwaliły. Dobra, zbieramy te. Okej, mam już dużo kolorów, mam balony. Patrzcie, już mamy 4, 5 itemów, 5 rzeczy. Co jeszcze mogę? Babki. Babki są takie szare, to nie? Pączki, o, to jest kolorowe, pączki. Może dam im do zjedzenia, też je wymieszam. Pączki są kolorowe i dobre. Dobra, okej, mamy troszeczkę rzeczy, chodź tu, jeleniu. Jedziemy, jecha! O, jest to, prrr, wiś tam, jo. Czekaj, teraz
zacznijmy sobie tutaj. Tutaj nic. O, prezenty! Prezenty są kolorowe. Tak, prezenty weźmy. Balony już mam. Jakieś tutaj są smakołyki kolorowe, to też weźmy. Książki. Weźmy, też są kolorowe. Książki bierzemy, też zabieramy. Czy coś, cukierki? Okej, cukierki też weźmy, ale przydałoby mi się coś jeszcze bardziej kolorowego. Może gdzieś indziej będzie, może kwiatek. O, kwiatek jest taki fajny, różowy. Dobra, wiecie co, jeszcze podjedźmy sobie gdzieś indziej. Podjedźmy, mamy już sporo tych rzeczy kolorowych. Wysiadamy i jedziemy. Jecha, jedziemy, rura. Dawaj, dawaj, do przodu, biegniemy. O nie, domek jest szary, Alka. Dobra, podbiegnijmy, może coś tutaj w wiosce villagerów będzie. Weźmy tutaj do wioski. Odwiedźmy villagerów, może oni mają jakiś sposób. Patrzcie, tutaj mieszkają villagerzy. Cześć, villagerzy! O, patrzcie! Banner z autografem Sebka! Patrzcie, Sebek i Smile! Tu jest Sebek i ja jestem! No właśnie, do każdego zamówienia jest dołączone właśnie takie zdjęcie z autografem. Patrzcie, do każdego zamówienia na moim sklepie. Możecie już wejść i zobaczyć sami! Boom! Nowe zdjęcie z autografem ze Sebkiem. Patrzcie, tu jest Sebek. O, tu jest Sebek. Jego autograf, jego twarz i tutaj też jestem ja. Oczywiście jego twarz jest pokazana po złożeniu zamówienia. Wpadajcie, znaczy smile.sokroka. Pieszanina w opisie. Smile Slow Team! Fajne są rzeczy, wpadajcie, nawet fajne verloki mam. No, także elegancko, a teraz weźmy się, skupmy. Widać, że pomożecie nam? Halo, jest tu jakiś villager, który by mi pomógł? Ej, pomożesz? O nie, on ma czerwone oczy, to nie chcę. Dobra, może jest jakiś tutaj... Nie, oni chyba nie ogarniają. Oni się zamykają sami. Oni się zamykają za kratami. Ty, jeleń mi odwala, ty, co się dzieje jeleniowi? Ty! Co, jeleniu, wszystko okej? Co się dzieje, ty, z nim? Nie, no, tak, dobra, jedziemy, jedziemy, wyjść tam, jo, jedziemy do przodu. Jedziemy zobaczyć, może są tu gdzieś kolory. Podbiegnijmy sobie, może tutaj gdzieś będą. Skaczemy, uhu, patrz, co ja robię, patrz, pa, 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 pa. Jeleniem, co ja potrafię zrobić. No, dawaj, wyskocz. Kurde, nie umiem przeskoczyć tego, serio? Patrz, 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 co on robi. Patrzę, o, co tutaj jest? Iha! Ej, co ja tutaj widzę? Odzyskaj kolory? Czekaj, zejdę z jelenia. Ej, co tu jest napisane? Patrzcie, odzyskaj kolory. Jest jakiś sklep? Ej, mamy tutaj golemów, którzy są w garniturze. To chyba ochroniarze. Jeden ochroniarz, drugi ochroniarz. Tu jest jakaś dziura, strzałki w dół. Ale mamy odzyskaj kolory. Ej, to jest dla mnie. Ja chcę odzyskać kolory dla moich przyjaciół. Uuu, jakiś bogaty villager. Ej, dobra, ja chcę odzyskać kolory, ja chcę odzyskać kolory, słyszę panie villagerze, ja chcę. O, ma różne eliksirki, patrzcie, kolorowe, zielone, różowe, błękitne, niebieskie. Ej, to dla mnie, ja chcę kolory, ja chcę kolory, ja chcę, panie. Ale czekaj, on ma tu jakąś kasę, telefon, ale... O nie, ja nie mam kasy. Panie villagerze, ile to kosztuje? Ja nie mam pieniędzy, o nie, nie mam kasy, żeby zapłacić. Czy to jest za darmo, może mi pan dać za darmo? Kiwa głową, że nie. O-o, no panie villagerze, a ile to kosztuje, może pan napisać? On chyba tutaj kasę chce za to, dlatego że ma płatnością kartą, ma laptopa. To jest chyba jego stoisko, za które trzeba zapłacić, ale ja niestety pieniędzy nie mam. Nie mam i jestem biedny. No to jak ja mam mu zapłacić? O-o, jest jakiś sposób? To są jakieś strzałki w dół. Może jest jakiś sposób, to niech on mi napisze. 30 dolarów jedna. O nie, tragedia, nawet nie mam ani jednego dolara. Skąd ja mogę wziąć pieniądze, panie villagerze? Może on mi coś doradzi? Czekaj, wchodzi, idzie. Nie może przejść. Tam są drzwi. Dobra, przejdę przez to. Czekaj, pokazuję strzałki w dół. Tutaj mam zejść? Tam są pieniądze? Kiwał głową, że tak, tam są pieniądze. No dobra, no to muszę się poświęcić, to idę. Okej, to zaraz przyjdę, panie villagerze. Nie wiem, czy dobrze robię, schodząc na dół. Okej, schodzę, zszedłem, jestem gdzieś na dole. O, co to jest? Fuj, 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 fuj. Muszę zrobić parkoura teraz, skakać trzeba. Okej, dobra, musimy iść po pieniądze. One gdzieś tutaj powinny być, w jakiejś chyba jaskinie. Teraz ja skaczę, robię parkoura, patrzcie. Tutaj, gdzie villager mi kazał zejść, no to zszedłem. Dobra, skaczemy teraz, patrzcie, robię parkoura. Hops, hops, przeskakuję. Tylko nie spadnij, smile slow. Jest, nie spadłem, dobra. Idealnie, patrzcie. Wow, ale to porobiłem, przeskoczyłem za pierwszym razem, a to mi się czasami nie udaje. Idziemy dalej, są jakieś niebieskie drzwi. Co to jest? O nie, ale tu zimno, lodówki. Zimno mega. Ej, tutaj wieje wiaterek, co to są wiatraki podłączone? Ej, nie mogę przejść, patrz, wieje mną. Ej, gdzie mam przejść? Gdzie tu jest przejście? Lodówki są dookoła, ej, ja tu zamarznę. O nie, villagerze, pomocy. O nie, zamarznę. Gdzie on tutaj mnie dał? Do kostnicy, do jakiejś, nie wiem co to jest. Wszystkie lody są kostki z lodu? Nie, no tragedia. Jak ja mam stąd wyjść, jeszcze z... Ej, jeszcze tu są spajki do bicia. No to jestem normalnie w tyle. Co ja teraz mam zrobić? O nie, zimno jest, mega zimno. Może te lodówki coś skrywałem, czy ja mam je rozwalić? Oj, mogę rozwalić lodówki. Rozwalamy lodówki. Rozwalamy je, może gdzieś przejdziemy. Rozwalam szkło. O nie, tu jest mago. O, jest przejście, patrzcie, znalazłem przejście. Szybko, szybko uciekamy z lodówki. Uf, ale było mega zimno. Co teraz dalej? Co to za strzały?
Co to jest? A no biega! O nie, ja tego nie wiem! Ej, ja tego się nie spodziewałem, że tutaj muszę serio przejść przez to. Patrzcie, tam mamy dół! On nawala strzałami! O nie, serio mam to przejść? Patrzcie, muszę przejść normalnie wąskim tutaj tym przejściem, ale nawala dużo strzał z boku, który jakiś dziwny villager, kto to tam chodzi. A jak ja mam to przejść? Ale ja muszę iść po pieniądze, muszę ratować moich przyjaciół. Muszę na to zarobić, więc idziemy, czekaj, ostrożnie. Ja będę szedł w momencie, kiedy on idzie. Uwaga, idę powoli, żeby mnie tylko nie walnął. O nie, on wraca, on wraca. Nawala, patrzcie, ze strzałami nawala. Jak one lecą. Muszę uważać, czekaj, idę. Prawie bym jedna celna, dobra. I też biegnę. Ona wala strzałami, muszę jakoś przeskoczyć, czekaj, 3, 2, 1, może przejdę przez to, czekaj. On tam jest, patrz, nawala. O, nie trafił mnie! Dobra, przyszedłem! Jo, ale patrz! Nawalił, ale w ostatnim momencie przyszedłem. XD, dałem radę, idziemy dalej. Ciekawe, co będzie dalej, tu jest mega gorsze rzeczy. Czekaj, tutaj jestem w środku. Ej, co to za villager jest jakiś? Ej, on na czymś nawala! Ej, tu jest jakiś zły villager! Zamknął mnie w środku! Nie, o, ma piłę! Słyszę piłę motorową! Co on robi, widzicie? O nie, on jest jakiejś piły motorowej! A, co mam zrobić teraz? O nie! Tu są kości! Co to za kość? O nie, ktoś! On to pociął kogoś! Tu są kości! O nie, villager, że został mnie! O, co mam teraz zrobić? Jestem zamknięty w pomieszczeniu! No tego się nie spodziewałem, że tutaj będą pieniądze, ja muszę przechodzić przez takie rzeczy. On nawala, czekaj, może zejdę na dół. Okej, schodzimy na dół. O, zszedłem gdzieś, nie wiem, gdzieś jestem, czekaj. Gdzieś przeszedłem. Ej, co teraz, mamy jakieś strzały? O nie, tu jest jakiś chłop znowu, on patrzy. Tu jest dużo różnych... Czekaj, mam strzały, ale mam do tego strzelać? Ale nie mam łuku. Ej, ja muszę do tego strzelać, tylko że łuku nie mam. Mam strzały 60, ale łuku mi brakuje. Czekaj, jakiś dziwny tu dziwak chodzi. Łuku nie mam, do czego mam strzelać? Tu jedna jest tarcza, druga, trzecia, czwarta. Do tych tarcz chyba mam strzelać. Czekaj, on stoi, patrz jaki dziwny. Ej, kim ty jesteś? O nie, to jest jakiś masakryczny koleś. Czekaj, Odra, dał mi teraz tutaj łuk i mam strzelać do tarcz. Dobra, strzelam. Okej, jedna, druga, strzelam do wszystkich, szybko ucieknę. Kolejna, czwarta, piąta, szósta, dobra, strzelam, dobrze? Jest, strzeliłem, okej, szybko uciekam, w nogi. Nie chcę tu być. O nie, kolejny to labirynt z kaktusów, tylko nie to. Ile tu kaktusów mamy? Wszędzie są kaktusy! Ja nie lubię takich labiryntów, bo kaktusy mocno kują. Ała, ała. Mega mocno możemy się tutaj podrapać. Ja nie chcę być podrapany. Dobra, chodźmy tutaj, idziemy na prawo, na lewo. O nie, co tam? Ej, widziałem kogoś. Co jest? Zoja leci! O nie, to zły villager! O nie, to zły villager, patrzcie! O, nie chcę być z nim tutaj w labiryncie z kaktusów! O nie, szybko, uciekamy! Gdzie mam dokąd? Ja miałem biegnąć! A! Nie, labirynt, gdzie mam przejść? Gdzie mam przejść? Przecież tu nie ma przejścia! Co jest, gada, jak ja mam tu przejść? Te kaktusy! Jak ja mam tu przejść? Ej, czekaj, coś tutaj widzę. Ej, zaraz, coś tutaj jakieś przejście jest, ale czekaj. Ej, to są drzwi z kaktusa! LOL! Teraz szybko uciekam, zamykam drzwi! Ja zamknąłem. Bo on tam z ognia nawalał, co to? Kim on jest? O nie, to jest jakiś wielki zły villager! A nie! Co za, jakie są za te jabłka? Bierzmy złote jabłko, mnie nawala! O nie, to zły villager, który mnie bije! Zostaw mnie, villagerze! Szybko, złote jabłko, muszę zjeść, złote jabłko! Muszę się teraz z nim bić! A masz, ty villagerze! Muszę go rozwalić teraz, biję się z jakimś wielkim villagerzem! Tam widzę jakąś skrzynkę, nawalamy w niego, a mask! Z łuku patrz, nawalam, dostaję w łeb! Padaj, ty zły villagerze, dawaj mi kasę, przyszedłem po kasę! Muszę mieć kasę na moich przyjaciół, muszę im pomóc, słyszysz? A masz, nawalam w niego, ale on jest ciężki do pokonania. Jak ja się z nim biję. I no, ma życia. Cześć, jeszcze nawalamy. A masz miecza, pum, dostaję do ściany z nim. O masz, patrz, on nie chce paść. Ilu ma życia, co się tu dzieje, proszę państwa. Bije się z jakimś wielkim villagerem, który ma nieskończoność życia. A masz, kiedy on padnie w ogóle. Cały czas nawala w niego. Dobra, lepiej to nie da rady, to walka jest bez sensu. Tu są jakieś skrzynki, szybko idziemy do skrzynki. Jest kasa, bierzemy kasę, szybko. Bierzemy kasę. Biorę kasę. Dawaj, szybko, mam kasę, dobra, wziąłem. Okej, bierzemy kasę i szybko uciekamy. W nogi. Ała, nie, on mnie nawala, musiałem mu ukraść kasę. Tu coś widzę, tu jest jakieś przejście tajemne. LOL, tu jest przejście, mogę przejść. Ale on mnie bije, on nie chce odejść. Czekaj, on przyspieszenie, on na mnie się rzuca, on na mnie skacze. Szybko, musimy jakoś trafić tam. Musimy dać radę. Ała, on mnie kopie z nogi. Szybko, wchodzimy. O, jest, przyszedłem, zamykam. Okej, zamknąłem, szybko idziemy do góry. Spinamy się, ej, nie, tutaj nic nie widzę, nie. Wow, przyszedłem przez to. Co? Ej, to jest ukryte. Jak to zostało zrobione? Ej, widzieliście to w ogóle? Ej, wyszedłem z ziemi. Jak ja tu wyszedłem z ziemi? Ej, to było mega dziwne.
Normalnie wyszedłem z ziemi, ale jazda. Dobra, to my, ej, mam kasę, to szybko biegniemy do villagerów, i teraz temu szefowi damy kasę, żeby on dał nam różne eliksiry. Tak, tak, zróbmy to. A szybko biegniemy, biegniemy. Może on będzie miał właśnie te, które tam w środku były i kupimy jeszcze od niego coś może z wiadra. Może on będzie miał jakieś z wiadra kolory. Tak, biegniemy, odzyskaj kolory. Potrzebuję kolorów. Jestem, panie villagerze, mam pieniądze, odzyskałem je. Było naprawdę bardzo ciężko, ale przybiegłem, Dobra, teraz muszę mu zapłacić za to, żeby dał mi te miksturki. Okej, płacę panu, potrzebuję wszystkich, albo chociaż czterech. Bo czekaj, bo jest Alek, Sebek, Patty, Livia. Czterech potrzebuję, proszę bardzo, wszystko wyrzucam panu, kasa leci do pana, proszę, cztery miksturki. Albo na im więcej, tym lepiej. Dobra, okej, dałem mu kasę, ciekawe, czy on mi da, czy on się wywiąże z umowy. Jeszcze potrzebuję coś bardziej kolorowego, może tam coś pan ma w skrzynce. Ej, on ma tu różne patrzcie, on ma różne kolory. Ej, wezmę od niego szybko, Widziałem to, patrzcie to, on ma jakieś fajne, wezmę sobie niebieski, to jest dla Alka, czerwony dla Sebka, różowy dla Patty, dla Livii. I teraz jeszcze zielony, czekaj, nie ma dla białego. O nie, Patty mi jest bardziej biała. Dobra, to damy zielony najwyżej, pomarańczowy. Teraz zmieszamy to jakoś. Okej, panie villagerze, zniknął. Ej, nie ma go. Kasy nie wziął, gdzie on jest? Dobra, to sobie wezmę sam miksturki, szybko. Wezmę sam, biorę te miksturki. Weźmy sobie. Villager zniknął, nie wiem. Dobra, może go wywaliło. Bierzemy teraz szybko te miksturki. Dobra, mam to, co chciałem, wziąłem, szybko uciekamy. O, ma kasę, czekaj, jeszcze mu wyrzucę, żeby do mnie tylko ochroniarze nie podeszli. Jeszcze wyrzucam resztę kaszy, okej, kasy. Wszystko zapłacone, kasa jest, leży na stole. Ja szybko uciekam. Mam różne miksturki, mam kolory, więc szybko idziemy. Te miksturki są miotane, czyli one są rzucane. Ciekawe, czy one pomogą na dom. Weźmy, zmieńmy pierwszy dom Alka. On jest bardzo szary. Rzucę miksturkę na jego dom, zobaczymy, czy się odmieni. Bierzemy miksturkę błękitną, taką niebieską. Dobra, tutaj tą bierzemy. Następnie rzucamy, uwaga. Zobaczmy, czy to będzie działało. Rzucimy miksturkę teraz na dom Alka. Uwaga, ona jest niebiesko-błękitna. Rzucamy 3, 2, 1 i pum! Rzuciłem, jest! Rzuciłem. Zmienił się! Yes! Zmienił się domek! Super! Ale domek Alka odzyskał kolory. Dobra, odzyskałem pierwszy kolor Alka, czyli niebieski. Idziemy teraz do domu Livii. Rzucimy, patrzcie, Livia ma cały taki szary, taki brzydki kolor. Musimy zmienić ten dom. Ten dom też będzie trzeba zmienić kolor, ale to później. A teraz weźmy to i rzućmy. 3 na Livię. Teraz zobaczymy, czy to się zmieni. Ona ma bardzo szary, patrzcie. 3, 2, 1. Rzucam! Pum! Rzuciłem! Jest, zmienił się! Jest! A tu zielony powstał, ale dobra, jest różowy, okej. Jest różowy, elegancko. Teraz jeszcze mój dom, bierzemy. Szybko biegniemy jeszcze do mojego domu. Jeszcze mój dom jest taki szary, musimy zmienić go cały na żółty. Dobra, i wtedy pójdę do przyjaciół, tylko ich będę musiał jakoś sprowadzić, wiecie co? Będę musiał jakąś zrobić pułapkę, zasadzkę, żeby zmieszać te wszystkie kolory. No, czekajcie, uwaga. Teraz rzucamy na mój. 3, 2, 1 i leci! I teraz patrz, jest, zmienił się! Dobra, mamy, elegancko. Kolory domów się zmieniły, teraz musimy zrobić pułapkę na przyjaciół. Dobra, wiecie co? Muszę zrobić idealną pułapkę. Zrobimy to może tutaj, wykopiemy sobie tutaj dziurę i musimy teraz zmieszać te wszystkie kolory, żeby oni tu wpadli i będziemy musieli im odzyskać kolory. To jest bardzo ważne. Czekaj, przekopmy sobie tutaj ziemię i zrobimy taką zasadzkę. Zrobimy zasadzkę, do której oni będą wpadać. Mam fajny, genialny pomysł. Skoro już mamy dużo kolorów, to musimy je teraz zmieszać, wymieszać, żeby powstała z tego fajna eliksturka. Dobra, dajmy teraz tutaj tyle. Okej, i to teraz wylejemy, teraz bierzemy ziemię, teraz musimy stąd wyjść, hop, wychodzimy, teraz to rozwalmy, czekaj, rozwalamy to, dobra. Dobra, elegancko tyle, czekaj, mogę to jeszcze rozwalić? Na tyle wystarczy, czekaj, chyba będę mógł, że jak tutaj wejdę, dobra, teraz to rozwalę tutaj. Okej, jeszcze niżej muszę zejść. Dobra, tyle wystarczy. Okej, teraz to rozwalamy. Wlewamy te wszystkie rzeczy. Patrzcie, rzucamy teraz wszystkie rzeczy do środka. Wszystkie rzeczy kolorowe do środka. Kwiaty, balony, pączki. Wszystko, co mamy, rzucamy. Uwaga. Pum, 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 pum. Patrzcie, wszystko rzucamy do środka. Wszystkie kolorowe rzeczy, które mi się udało zdobyć je. Rzucamy teraz tutaj, to jeszcze rzućmy, to rzućmy. Dobra, to jeszcze rzućmy. Pum, leci teraz to leci. Okej, mamy elegancko. Teraz mu wylewamy kolory. Wylewamy jeden kolor, czerwony. Wylewamy czerwony. Wylewamy niebieski. Mieszamy wszystkie kolory. Tutaj rzucamy teraz niebieski. Dobra, teraz patrzcie, jak mieszamy. Jak mieszamy wszystkie kolory ze sobą. Dobra, teraz dajemy kolejny. Dajemy teraz żółty. Bum, leci żółty. Patrzcie, wszystko mieszamy. Teraz dajemy różowy. Bum, poleciał różowy. Co tu się dzieje? Ile kolorów powstaje? Dobra, teraz musimy dać jeszcze kolejny. Musimy to zaraz wymieszać. Jakiś lód tu powstaje się dziwny. No i teraz jeszcze dajemy kolejny, czyli to będzie zielony jeszcze, żeby był zielony. Czekaj, bo tu miejsca mi brakuje. Teraz zrobimy zielony. Czekaj, łopatę muszę dać. Wykopiemy teraz tutaj. Uwaga, wylewamy zielony.
I pum, wlałem. Dobra, kolory się wszystkie mieszają. Teraz mieszamy. I mieszamy i mamy, jest tęcza kolorowa. Mamy wszystkie kolory zmieszane. Patrzcie, mamy niebieski, zielony, biały, różowy, czerwony. Wszystko jest w środku. Teraz musimy zrobić pułapkę i teraz dajemy taką sztuczną trawę. Daję teraz taką, patrzcie, trawę w ręku. Ona jest bardzo sztuczna. Tutaj, jak widzicie w rogu, która po wejściu na nią, ona spada od razu. Patrzcie, robimy sztuczną trawę, która jest bardzo, bardzo lekka, typu jak liście. I oni powinni tutaj wpaść. Ja sobie oznaczę ten teren tutaj, o, tutaj oznaczę ziemią, że do tego dotąd muszą wpaść. Jak wpadnie, to zobaczymy, co się stanie i czy odzyska swoje kolory. Nadajemy teraz tu. Okej, dajmy teraz tak sobie elegancko. Dobra, pięknie. Przygotowana pułapka i teraz dajmy też tutaj z boku, że tutaj trzeba wpaść do środka, czyli tutaj. Okej, dajmy troszkę drugą ziemię. Przygotowana i patrzcie, nic tutaj nie widać, nie? Ale gdy się tutaj wskoczy na ten środek, to się wpadnie. Pułapka przygotowana, wszystkie rzeczy mamy, mamy. I mamy gotowe! Tutaj, gdy ktoś wskoczy, no to wtedy wpadnie na dół. Okej, teraz musimy poczekać, aż oni tutaj przyjdą. O, cześć, słyszę coś, słyszę kogoś. Czemu tu jest taki Alek szybkie? Idzie, Alek idzie, w oddali widzę Alka. Dobra, Alek idzie. Okej, musimy teraz go sprowadzić tutaj. Sprowokuję go i powiem, że chcę stracić trzeba kolory, żeby to przyszedł. Okay. Ten dom na szary. Alek, nie zmieniaj domu, nie, stój! Co? Słuchaj, chodź, ja ci oddam swoje teraz kolory. Dobra, dam ci swoje kolory, chodź. Chodź, dam ci swoje kolory, chodź. Alek, chodź za mną. Zamienię cię w szarego. Chodź, Alek, chodź, zamień mnie. Okej, przeskoczyłem, dobra. Chodź, Alek. Chodź tu. Chodź, oddam ci swoje kolory, dam ci wszystkie kolory, chodź. To się nie ruszaj, stój w miejscu. No stoję w miejscu, no i... Jest, wpadł! Wpadł, jest. Dobra, i co? To była dla ciebie pułapka, tak, dostaje, patrzcie, płonie. Jego kolor szary płonie. Dobrze, dobrze ci tak. To się dzieje z pij to, moim pij to! Dasz radę, Alek, dasz radę, nie, wypij to! Co jest? Uwaga, uwaga, jest, udało się! Odzyskał kolory! Alek, to ja u góry! Alek, tu jestem, Alek, tu spójrz do góry, tu jestem! O nie! Szybko wyłaź z tego, szybko wyłaź! Tutaj, dawaj! Już! Szybko, chodź! Ej, bo to paszy mnie! Dawaj, Alek, szybko już daję ci! Wychodź! Wychodzę! Jest, Alek! Co się działo? Słuchaj, straciłeś kolory, ja ci je odzyskałem! Jak to straciłem kolory? Jakie miałem kolory? Nie miałeś kolory, miałeś szary kolor, ja ci je mogłem odzyskać. Teraz musimy uratować Patty, Sepka i Livię, jeszcze naszą trójkę przyjaciół. Dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo, piąteczka, jest, łopaty, piątka. Piąteczka. Dobra, okej, teraz pomóż mi, musimy tutaj dać ziemię, żeby oni tego nie widzieli, musimy to zamurować i szuszą trawę dać. Nadajmy teraz tutaj szusza trawa. Szusza trawa, żeby tego po prostu nie widzieli. Okej, teraz to musimy dać. Masz, ja ci rzucę tutaj, masz tego sztuczną trawę. Może tylko nie wpadnie. To jest bardzo ważne, żeby tylko nie wpaść, nie? Bo to jest bardzo gorące. Okej, elegancko, mamy przygotowane, dobra. I teraz tego nie widać po prostu w środku, nie? I oni w tym kierunku muszą iść i w tym kierunku muszą wpaść. No, chodźmy poszukać Patty, Sepka i Livię. Musimy ich znaleźć. Chodźmy. Tu jest dojeżdżenia. Musimy sprowokować ich, że musimy udawać, że tego nie dotyka ich, pamiętaj, nie? Żebyś się nie dotykał. No, będziemy jeździć na motorku. Pamiętam. Czekaj, wsiadaj na motorek, czekaj, do mnie. Czekaj. Dobra. No teraz, no, wsiadaj no, do tyłu. Jak ja mam do tyłu usiąść? Za mały motor. Za mały motor? Nie, za mały jest. No. A, to ten drugi był taki. Taki cross jakby. Ten drugi. No, ale dobra, tak. No to ja przyjadę. Czekaj, Alek, bądź koło tej dziury. Aż tylko jadę. Muszę ich znaleźć, gdzie oni mogą być. Czekaj, tutaj, oni tutaj byli, tutaj oni siedzieli. O nie, nie ma ich, poszli stąd, nie ma ich. O nie, nie mam żadnego, a tu oni byli wcześniej na początku filmiku. O nie, gdzie oni by mogli być, pojeździmy, poszukajmy. Czekaj, szukamy moich przyjaciół. O, widzę, jest Sebek. Sebek, co ty robisz? Zostaw tą piaskownicę. Sebek! Stary, kolory zmieniać, Zusa, to piaskownicy nie zmieniaj z Majlandii, nie, ten kolor jest fajny, chodź, ja ci oddam Stary, swoje, chodź, jest chodź. Lepszy. Oddam ci swoje, ty słabiaku, ty jesteś gorszy, ty jesteś to słaby. Ja jestem? No chodź, to chodź, chodź, no dawaj, no chodź, chodź, zabierz mi już kolory, no chodź. Idę, zaraz jesteś słabiakiem, złapię. Jesteś słaby, masz słaby kolor, jesteś brzydki. Złapię cię zaraz. Szybko, Alek, obiegnie, uważaj, Alek, trzymaj pułapkę. Chodź tu, cienia się, patrz. Wysypaj go razem ze mną. Jesteś Bambi. Jesteś Bambi. Jesteś Bambi. Jesteś sobie. Jest pan! Dobra, jest! Jest, dobra, patrzymy. Pole się, o nie. Dobrze, miesza się.
Okej, okay, mega mocno no. dostaje kolorów, wow, dobra. Jak się w głowie kręci. Jest, odzyskał, jest, ma kolory, Sebek, są kolory, dawaj, ratujemy go, dawajcie. Co się dzieje? Chodź, Sebek, szybko, Sebek. O, pali, co tu się dzieje? Pomogę ci, odsuń się troszeczkę, dawaj. Chodź, wychodź. Dzięki, Sebek, bardzo. Ej, co się stało, co ja tu robiłem? Mówcie szybko. Sebek, ja ci odzyskałem kolory, pomogliśmy ci. Sebek. Kolory? A przecież miałeś kolor normalny. Szary i byłeś zły i odzyskaliśmy. Stworzyłem specjalną miksturę, żeby odzyskać wam kolory. Jeszcze musimy uratować Patty i Livię. Co ty gadasz? Co tu się dzieje? Tak, teraz dwie weźmy naraz może, Livię i Patty. No, musimy podjechać... Nie mam... Cześć, gdzie jest mój skuterek? Nie mam skuterka. Dobra, musimy się rozdzielić. Sebek, ty szukaj może Livię i z Alkiem, a ja idę po Patty. Szukamy Patty i Livię. Szukamy. Szybko biegniemy. Musimy znaleźć dwie dziewczyny, które też nie mają kolorów i musimy im pomóc, Patty i Livię. Ja biegnę do jej domku. Ej, co ona robi? O nie, ona tam zmienia kolor swojego domku na szary. O nie, tylko nie to. Patty, nie rób tego. Szary, Patty. Najpiękniejszy Patty, kolor. Patty, nie rób tego. O nie, najgorzej, Patty. Zostaw szary. To. Szary, chodź. Chodź, on tam ci kolory, chodź szaro, za mną. On tam ci kolory swoje. Na szaro cię zmienię, chodź. Odam kolory. Chodź, Patty, chodź. Tak jest, chodź, idzie za mną. Się dopadnę. Dobrze. Chodź, Patty. Chodź, Patty, dam ci kolory swoje. Trzymaj się. Zaraz idzie. Złapię. Chodź. Szary. Dawaj, Olek, tutaj. Brzydkie. No łapię ją. Dawajcie, Livię, we dwójkę. Alek, uważaj, bo ci dotknie. Nice. Dawaj, on do. Bliżej do Patty, żeby oni się przybliżyły. Chodź. Dacie, mam kolory, tutaj są kolory, tu są kolory. Zabierzcie moje kolory są. Moje, czerwony. Szybko, dawajcie, teraz tutaj. Chodźcie. Jest pana! Dobra. Livia, tego... O, zobaczyła. O nie, Livia zobaczyła. Ja też pada, hejste. Dobra, jest, palą się. Kręci! To ma pytanie, czy to jest cała? Uwaga. Jest, odbija się. Dobra, i dostaje kolory, patrz, dostaje, ma już różowe oczy, ma różowe uszy już ma. I z Patty się udało, superaśnie, jest, elegancko. Livia jest, wróciła Livia, dobrze, dawaj, Livia. Byłaś. Uratowałem wasze kolory. Ale jak się stało, jakie kolory tu uratowałeś? Chodźcie tutaj do mnie, patrzcie. Tutaj nie mieliście kolorów, byliście cali szarzy, ja jako jedyny miałem kolory i was uratowałem, jako jedyny. Dziękuję ci. Proszę bardzo, jest. Tańczymy na sam koniec. Udało się! Jest, widzowie, udało się elegancko! Daliśmy radę, więc fajnie było. Wpadajcie na mój sklep Smile Slow Team! Kto napisze Smile Slow Team, temu przypnę serduszko! Zobaczcie, jaką mam fajną bluzę! Wow, co jest? Co się pojawiło? Co tak tutaj miga? Wow, na moich rękach to jest? Widzicie to, widzowie? Kliknijcie, zobaczcie! Ale to się świeci! Wow!